Cześć, z tej strony PsychoCoach, to jest seria Zacznij z Django i w dzisiejszym odcinku będziemy renderować sobie pewne dane wyciągnięte z bazy danych i wyświetlać je właśnie na stronie. W związku z tym mamy jeden model, na którym będziemy operować, ale zanim wyświetlimy te produkty na stronie, musimy sobie zrobić kilka operacji w naszym shellu, w naszej konsoli, po to, żeby sprawdzić, jakie atrybuty ma ten produkt i jakie ma ewentualnie tam metody. Więc przejdźmy sobie do naszego terminalu. Upewnijmy się, że jesteśmy w folderze, gdzie znajduje się plik manage.py. Przypominam, że to jest akurat w moim projekcie znajdował się w tym folderze, w tej lokalizacji. Jak sprawdzić w command promptie, no w tej naszej konsoli, gdzie jesteśmy? No pamiętam komendę dir. Tutaj możemy sobie zobaczyć, że rzeczywiście jest ten plik manage.py. Następnie uruchamiamy shella, więc wpisujemy python manage.py i dajemy coś takiego jak shell. Zobaczmy, jesteśmy w shellu, czyli te nasze trzy strzałeczki, możemy sobie pewne operacje wykonywać. I teraz zaimportujemy sobie z tej naszej from produkty, czyli no tutaj widzimy z tej lokalizacji produkty, no to w sumie naszej aplikacji, tak? From produkty models import to nasz model, czyli produkt. Wszystko jak należy napisałem OK. I teraz sprawdzimy sobie coś takiego. Product.objects i dajemy takie coś jak get i atrybut dla get damy 1. OK, coś tam mamy. Możemy też to wpisać oczywiście do pewnej zmiennej. No napiszemy, że to jest obj, czyli jakiś tam object i wpiszemy to samo product, czyli product objects get, no i atrybut to id. OK, mamy to w zmiennej. I teraz sprawdzamy sobie komendę dir i atrybut tego komendy dir będzie obj, czyli to nasza zmienna. I wyświetli nam się cała lista metod oraz atrybutów, które są tutaj przeznaczone dla tego naszego modelu, dla tego produktu. No niektóre te atrybuty są unikalne, jak na przykład przecena, ID, nazwa, opis. No te wszystkie unikalne atrybuty mamy tutaj oczywiście zdefiniowane. Wcześniej co sobie robiliśmy w poprzednich odcinkach, jeżeli pierwszy raz jesteś na kanale, to sprawdź poprzednie odcinki. No i możemy te wszystkie atrybuty używać. Na przykład sobie sprawdźmy obj nazwa i nazwa tego naszego obiektu to jest kołowrotek. To znaczy, że odwołujemy się do pierwszego tutaj produktu, który ma ID 1, który jest zlokalizowany w naszej bazie danych i tam w którymś z tutoriali właśnie tworzyliśmy pewne tutaj elementy w naszym sklepie, nie? Więc w ten sposób możemy sprawdzić jeszcze coś, na przykład obj, co tam mamy jeszcze, ID, to jest jeden oczywiście, co tam jeszcze mamy, nazwa, obiekt, opis, o, sprawdzimy opis, jaki jest, obj, opis. No jakiś tam też mieliśmy opis stringu. OK, czyli to jest bardzo ważne, żeby no, potrafić się posługiwać naszym shellem. Czyli tak naprawdę w tym momencie wyciągaliśmy pewne dane z naszej bazy danych. Shell na razie nam nie będzie potrzebny, więc dajemy tutaj komendę exit, dwa nawiasy, enter, wyszliśmy. Możemy wyczyścić terminal komendą cls, przypominam, i przechodzimy już do Sublime Text. No i dobra, mój drogi Pythonisto, przejdźmy sobie do pliku viewspy, ono jest tutaj w aplikacji produkty viewspy. I tutaj sobie napiszemy kilka rzeczy. No przede wszystkim stworzymy sobie taką funkcję dev. Pamiętamy, że funkcja powinna się zaczynać od małej litery. Napiszemy, że jest produkt, opis, widok, tak to nazwiemy. Tutaj damy request, atrybut tej funkcji i damy zmienną jakoś, obj. I to co robiliśmy w shellu, czyli product.objects, .get, no i atrybut dla get to jest id, no 1. Tak, następnie zwrócimy sobie jakiś ten nasz
HTML, czyli damy tutaj request, wyrenderujemy sobie plik HTML i na razie tego pliku jeszcze nie ma, ale już go nazwę. Będzie produkt ukośnik opis.html. No i zwracamy jakiś kontekst. Na razie to jest pusty słownik. U góry musimy sobie dać coś takiego jak from.models.models import product. Produkt. Dobrze. Coś takiego też sobie napisz, czyli z modeli importujemy produkt, tak? Następnie zdefiniowaliśmy funkcję taką, produkt opis widok ten, zmienną, która pobiera z bazy danych produkt o ID równym 1 i ta funkcja zwraca wyrenderowany plik HTML, który zaraz też stworzymy. Takie coś może ci spowodować pewien błąd, że twoja strona się nie wyświetli. Zaraz powiem, o co chodzi. Jak sobie przejdę do strony administracyjnej Django, zaloguję się do tej strony, mamy produkty. Zauważ, że ja mam już stworzone dwa produkty i każdy z nich ma swoje ID. No, tutaj mamy o ID o 1, tak? Oraz, no to możemy też tutaj sprawdzić, jakie to jest ID. Oraz mamy też drugi produkt z ID drugim. Django jest fajne, jak sobie przejdziemy do pliku initialpy, to zobaczmy, że mamy coś takiego jak autofield i tak naprawdę chodzi o to, że jeżeli tworzymy jakieś obiekty w Django, no to on Django sam nadaje tak jakby ID, czyli auto nadawanie ID dla poszczególnych naszych tutaj produktów, nie? Django sam ci będzie to ID przyznawał dla tworzonych produktów w bazie danych. Jeżeli nie ma żadnych produktów, no to stwórz sobie taki produkt jakiś, bo może ci to nie zadziałać. Pamiętajmy, żeby to zapisać. Pamiętamy? No, już umiemy wiele rzeczy w Django, więc to stworzymy nasz kontekst, który będziemy przekazywać tam do template'u. Czyli tak, kontekst równa się dwa tak zwane curly brackets, no i no, nazwa naszego produktu. Jak się nazywa po polsku te curly brackets? No, nawiasy klamerowe, tak, dwa nawiasy klamerowe i jest obiekt.nazwa i opis, dlatego to jest opis, dajemy obj.opis. To wystarczy. I przechodzimy do tworzenia tutaj pliku HTML, który będzie nam, no tutaj wiecie, służył do tego, żeby wyświetlać te wszystkie dane na stronie. Dobrze, to przejdźmy sobie do template'ów i tym razem nie stworzymy od razu pliczku, tylko stworzymy folder w template'ach kolejny. Czyli templates, prawym, new folder i damy tak, produkty, ok. No i w produktach stworzymy nowy plik, który sobie zapiszemy od razu, Ctrl+S na klawiaturze i napiszemy, że to jest opis.html, tak? I lecimy sobie, tak jak w poprzednich tutorialach, więc jeżeli nie widziałeś poprzednich tutoriali, no to bazuj na tym. Dajemy extends base HTML, czyli rozszerzamy naszą stronkę tą bazową. Nie base, tylko baza to była, tak? Tutaj o, plik baza HTML, baza. Ok. Wszystko musi być poprawnie. Kończymy nasz blog. Czyli wpisujemy blog content. A i musimy zakończyć blog, czyli tak. Nie lubię tych nawiasików i tych procentów, no ale niestety tak to wygląda. End block. Ok, to jest zrobione. Oczywiście musimy, pamiętamy, jak przejdziemy sobie do pliku URLs, to musimy też sobie to zadeklarować, tą naszą stronkę. Pamiętamy, widzimy,
Tutaj pamiętamy, żeby odnieść się do naszego pliku opis HTML, który przed chwilą stworzyliśmy. Pamiętajcie, żeby ten slash był odpowiednią stronę. W zależności od systemu operacyjnego, no może on być w różną stronę tutaj postawiony. No w tym wypadku to jest ten folder, produkt i potem jest opis HTML. Wróćmy do URL spy. No może sobie to skopiuję tutaj. Nazwę sobie tą naszą podstronę jak? No produkt. Produkt. Oczywiście. No i tutaj stworzyliśmy sobie co? Nazwę produkt, opis, widok, więc sobie to stąd skopiuję, żeby się nie pomylić. Ciach. Ok, wszystko jest na miejscu. Bardzo fajne. Teraz przejdźmy sobie do opis HTML i damy sobie ten H1 tag. O, już mi elegancko zrobił. I wyświetlimy, że to jest na przykład jakaś tam rzecz. Zapisuję to i przechodzę już do mojego serwera. Po slashu produkt. Produkt. Bam. No i coś nie działa. A co nie działa? Ja już wiem. No pamiętajcie, pilnujcie się. Jak się definiuje słowniki. Jeżeli nie wiesz, jak się definiuje słowniki, to jeszcze raz zapraszam cię tutaj do filmu u góry. Zobaczysz, jaka jest składnia występuje w słownikach. No ja dałem tutaj co? Znaki równości, ale to powinny być oczywiście dwukropki i dlatego mi nie działało. Zapisujemy to i teraz powinno już wszystko fajnie zadziałać. Odświeżam moją kartę. I template does not exist. Jak to nie działa? No właśnie, jeszcze muszę... Produkty! To jest to, co tutaj. No, teraz już będzie działać, na pewno, mam nadzieję. Sprawdzamy. I działa. Bardzo fajnie działa. Ale coś jeszcze w naszym template'cie musimy poprawić. No tutaj zabrakło nam czego? Zabrakło nam tego procenta. Teraz sprawdzamy jeszcze raz. No i działa jak najbardziej. To jest ta strona bazowa, nasza baza, znak firmowy, kontakt. No i tu wyświetlamy tą rzecz. Także pamiętaj, dokładnie prześledź, co ja tutaj zrobiłem, jakie błędy popełniłem. Bardzo to jest ważne, żeby ogarniać się w tych tematach. Gdzie masz słowniki, te dictionary, jak jest tutaj to przekazywane do template'u. Wszystko ma być na swoim miejscu. Jak wpisujemy te URL-e, jak nazywamy. Wszystko jest w moich tutorialach, ale ważne, żeby to prawidłowo robić po kolei. Lecimy dalej. Co jeszcze musimy zrobić, to oczywiście tutaj jest zwracany pusty słownik. Musimy przekazywać ten kontekst. Tak. Jest zwracany przez funkcję ten kontekst. Zapisujemy to, przechodzimy do opisu. I tutaj damy najpierw H tag. H1. I damy dwa te nawiesiki. I tam przekażemy na przykład tą nazwę. Do naszego template'u z kontekstu. Tutaj damy P tag i damy opis. Damy opis. To wszystko trzeba zapisać. Przejdźmy do mojej strony. Odświeżam. No i jest. Udało nam się wyświetlić w naszym sklepie produkt. Czyli nasz kowrotek, który kiedyś wprowadziliśmy dawno temu, bo dawno temu robiłem taki tutorial. Czyli produkt. Wyświetliliśmy też kowrotek z bazy danych. Bardzo fajnie. No i tutaj też jest opis z bazy danych. To teraz pójdźmy sobie do views i przekażmy na przykład sobie ja mam dwa produkty, jak widzieliśmy, w naszej bazie danych. No to spróbujmy sobie odnieść się do drugiego produktu, czy zmieniamy na ID. Zapisuję to. Przejdźmy tutaj. I wyświetliłem wędkę. Świetnie. Czyli już masz pewien obraz. No budujemy powolutku sklep. Ostatnio jakiś widz napisał chyba u mnie w komentarzach, żeby coś takiego zrobić, więc już masz rozwiązanie. Jeżeli masz pytania, zostaw w komentarzach oczywiście. Przejdźmy sobie do może panelu admina i zmienię sobie te opisy. Admin. Przejdę sobie do
produkty i wezmę sobie tutaj i opis, że kołowrotek jest to kołowrotek na szczupaki, tak, zapisujemy, save i drugi to jest wędka i to jest wędka na sumy, zapisujemy to i teraz przejdziemy tutaj, odświeżamy, super, zmieniliśmy coś w bazie danych, tak, w naszym SQL-u Lite, tak, wpisaliśmy to wszystko i automatycznie zostało to wyświetlone na stronie, opis został zmieniony, bardzo fajnie, więc to jest to, pokażę wam jeszcze jedno podejście, jak powinno się robić to w Django za chwilę. Dobrze, no tutaj zmienimy coś, czyli do naszego kontekstu będziemy w ten sposób, obiekt, napiszemy obiekt i do tego obiektu wpiszemy cały ten nasz obj, czyli ten nasz produkt, tak, i teraz w HTML-u będziemy się odwoływać w ten sposób, obiekt do tego kontekstu, następnie kropka nazwa i tak samo tutaj obiekt kropka opis, no i jeszcze wyświetlimy co, przejdziemy do views models, mamy cenę, to wyświetlimy sobie jeszcze cenę na naszej stronie, obiekt cena, zapisujemy to, przechodzimy do naszej strony, no i cena wędki to jest 200 zł. Bardzo fajnie. Teraz, jeżeli potrafisz robić jakieś czary-mary w JavaScriptie, jakimś Ajaxie, nie Ajaxie, w HTML-u i CSS-ie, to możesz to zajebiście obrobić, tak? To wszystko, co my zrobiliśmy. I, no, dodać sobie zdjęcia i inne właśnie jakieś detale, ale to będziemy też sukcesywnie tam dodawać. Mam nadzieję, że Ci się podobało, więc zostaw suba, wciśnij dzwoneczek, żeby być na bieżąco z moimi filmami i wracamy za jakiś czas. Mówił Psycho Coach na razie.